karmel krwi Chrystusa w Dachau. Opowiada o tym Żyd. A 18 sióstr to jest nagrany. Pozdrowienia z Dachau. Karmel założył biskup Neuhäusler, więzień Dachau od 11 lipca 1941 roku. Tu jest świadectwo siostry zakonnej, która jest w Dachau, która była, może nie wiem, czy jest jeszcze. To jest z pozdrowienia z Dachau 2021, 10 grudnia, Matki Boskiej z Loreto. To znaczy przeniesienia domku nazaretońskiego do Loreto w dniu, kiedy abdykował papież Celestyn V i tego samego dnia w Oliwie Pomorze Gdańskie przekazane Przemysławowi II i jego żonie umożliwiło odrodzenie Królestwa Polskiego. No, wielokrotnie Karmel krwi Chrystusa w Dachau. Szok przeżyłam 28 kwietnia 2019 roku, gdy byłam świadkiem profanacji Eucharystii w Dachau w Karmelu krwi Chrystusa. Była to rocznica założenia Karmelu krwi Chrystusa w Dachau 28 kwietnia w 1963 roku. Tu są prośby. Hierfür wird es nie genug Schweigeminuten geben. Erst recht, weil man geschwiegen hat. Mit Respekt. Tego samego dnia, 28 kwietnia 2019 roku, była profanacja Eucharystii w Warszawie. W kościele błogosławionego Dytkensa, zamordowanego w Dachau 10 sierpnia 1942 roku. Jest tam serce króla Polski, Michała Korybuta-Wiśniewieckiego, który był prawnikiem Jana Zamoyskiego, założyciela Zamościa. To siostra czyta, jakie prośby i jakie wypowiedzi są na kartkach podawanych w koszyczku. Pamiętam moją wizytę wieczorem 28 września w 2017 roku. I'm accompanying very, very often Jewish groups here. Tutaj jest jego jedyny świadek, Żyd, z którym zawsze towarzyszy Angeli Merkel, która przyjeżdża do Dachau. Była trzy razy, wypowiadają się o antysemityzmie. Ale nigdy nie był papież Benedykt XVI. Chociaż wyświęcił go na diakona w 1950 roku biskup Neuhäusler w więzieniu Dachau. No to jest problem. Teraz nie ma. Mieszkańcy Dachau są do wyszczepienia. 18 sierpnia 2020 roku był tam wojskowi Izraela. Nad obozem latały samoloty izraelskie.